Tak. Witajcie, witajcie. Przepraszam za lekkie opóźnienie live'a. Więc dzisiaj lecimy ulicą Szewską. Najpierw wam powiem o atmosferze kawiarnianej, gdzie była pierwsza kawiarnia. Dowiecie się także, gdzie był pierwszy, jeden z pierwszych browarów w Krakowie prowadzony. I ta ulica liczy zaledwie 300 kroków. Jest to jedna ulica, która ma tor. Więc jeszcze burza nie nadeszła, bo miała być dzisiaj duża burza. Także dziękuję za uczestnictwo w live, za polecenia. Dziękuję moim mecenasom, Łukaszowi i tutaj Ingrid Kern. Oczywiście będę wdzięczny za wsparcie na programie Patronite, ponieważ no mówię, tutaj bardzo poświęcam czas po prowadzeniu grup turystycznych i nie wiecie, jak tak jest wyczerpujące po prostu prowadzenie w ciągu dnia i po prostu jeszcze z tym gimbalem tutaj robię dla was ulicę. Więc lecimy w kolejności, mamy ulica Szewska, jesteśmy na początku i tutaj ten lokal, ten budynek na rogu rynku, jeszcze wam rzucę okiem, bo patrzcie, już jest targ. Oczywiście targi są praktycznie co miesiąc, wróciło normalne życie. Więc pierwszą kawę w ogóle do Polski i w ogóle do Europy, mówi się, to sprowadził jaki Jerzy Kulszycki, kupiec polskiego pochodzenia, który działał na Bałkanach. On miał, kochani, wziąć i ostrzec cesarza Leopolda o nadciągającym lwie z Lechistanu, czyli Jan III Sobieski z ocieczą nadchodził. Więc to ostrzeżenie było bardzo ważne dla Wiedeńczyków i byli mu bardzo wdzięczni. Oczywiście turecka nawała została odparta w odsieczy wiedeńskiej. Jan III Sobieski pokazał Kulszyckiemu no, złoto i jakieś worki z paszą dla wielbłądów, bo miano tą kawę, nazywano wtedy jako napój niechrześcijański, jako napój pogański, bo kawę pili poganie, no po prostu zużyć na paszę dla wielbłądów. No i Kulszycki nie wybrał złota, tylko wybrał te 500 worków z kawą i obecnie, jak jesteście w Wiedniu, możecie podziwiać jego figurę. Jest ulica Kolszycki-Gasse w Wiedniu z figurą nawet Kulszyckiego, Polaka, który sprowadził pierwszą kawę do Europy. To jest właśnie kawa z Turkiem, z głową Turka, to właśnie stamtąd. Natomiast kto pierwszy w Krakowie sprowadził? Więc tutaj pierwsza kawiarnia miała być tutaj, właśnie na początku ulicy Szewskiej, to jest adres Rynek 31. I to była niejaka pani Marianna, ona po prostu Marianna Sendrakowska i ona sprzedawała kawę za 3 grosze. Wiemy o wartości groszy, za 50 groszy jeszcze przed wojną można było zjeść 2 ciastka i 1 loda, więc te łyżeczki oczywiście były bardzo cenne, więc były na łańcuszkach przymocowane, aby przypadkiem nie zniknęły. Na pierwszym piętrze była pierwsza kawiarnia w Krakowie, wtedy kawiarnie były nazywane kafehausy, czyli kafehausy właśnie pierwszy tutaj. Oczywiście ta kawiarnia już nie istnieje. Ktoś mnie pytał o polecanie podobnego lokalu, więc na tej linii jest kawiarnia europejska, na przykład można sobie tam skosztować czegoś. Więc to jest, jeśli chodzi o tradycję kawiarni, to mamy duży wybór, ale tu była pierwsza kawiarnia właśnie w Krakowie, tutaj na rogu właśnie Szewskiej. Szewska liczy 300 metrów i tędy jeździł jeszcze tramwaj. Widzimy ślady tramwaju, który szedł w kierunku Parku Krakowskiego i tu jest też zachowana ta oryginalna nawierzchnia. Bardzo ważne, nie we wszędzie zachowane są nawierzchnie, więc w tej części możemy podziwiać jeszcze zachowaną nawierzchnię. To jest ulica Rozrywkowa, tutaj są kluby i tu się zaczyna wszystko po 22 godzinie, więc na początku jeszcze dla zainteresowanych pokażę, jak ktoś chce się pobawić, to najwcześniej o 22 dopiero zaczyna się tu życie nocne. To jest tutaj klub Gorączka, gdzieś na początku właśnie 4-5 to tam pokażę po drodze. Natomiast jeszcze wam pokażę, gdzie był ten najstarszy browar, pierogarnie. No i tak, takie króciutkie przejście właśnie dawnym traktem na Śląsk. Tędy właśnie była najkrótsza droga na Śląsk przez Wrocław, też do Pragi, tędy też wybierano ten wariant. Zobaczmy, mamy możliwość zoomowania, więc wspaniałe właśnie godła, to kawiarnia pod owieczką.
I następna, gdzie są duże apartamenty, ten budynek był fundowany przez i projektowany przez Etienne Humbert, architekta francuskiego, ostatni architekt tutaj króla Stasia. Etienne Humbert właśnie tą kamienicę projektował z kolei. Natomiast tutaj mamy ciekawostkę, jeszcze upamiętnienie w tym miejscu, gdzie jest kamienica pod Owieczką, zamordowanie studenta przez agentów UBECI, Staszka Piasa. Widzimy w tym momencie 7 maja 77, 24-letni student. Po ostatniej ekshumacji wykazało, że miał jakąś dawkę alkoholu zrzucony ze schodów, ale też poszlaki są, że po prostu był już uprzednio zamordowany. Także to były te czasy jeszcze przed stanem wojennym i tutaj właśnie na Szewskiej, Szewska 7, właśnie upamiętnienie Piasa, Staszka Piasa. Taka tablica z 94 roku. Na tej linii właśnie, to jeśli ktoś pyta właśnie o kluby, to z kolei tu jest Szewska 4, zaraz koło McDonalda, czy na początku właśnie, jak ktoś przyjeżdża się pobawić, to była wcześniej godzina 22, jest tu bardzo głośno. I centralna część ulicy Szewskiej to klub Bania Luka i przy okazji wyjaśniam, skąd się wzięła nazwa Bania Luka. Bania Luka to niepisana stolica, czy prawdziwa stolica Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Ponad 150 tysięcy mieszkańców, tam rozwinęły się browary, stąd właśnie też takie nawiązanie, że Banja Luka, sam lokal, który tutaj przyciąga na rendezvous młodzież tutaj w centralnej części Szewskiej, także tu nie trudno trafić. Boska Lola po lewej i zakłady pierwsze zagiermistrzowskie Płonki. Tutaj mamy historię bardzo fajną Płonki, bo on pojechał do Szwajcarii i to było jeszcze w czasach rozbiorów. I tam zaczął karierę jako zegarmistrz, prawda, w tej części, więc był zamach na cesarzową Sisi, więc po prostu musiał wracać z powrotem do kraju. Także wrócił i ten zakład zagarmistrzowski Płonki liczy sobie już też ponad dobre 120 lat. Także to jest zakład Płonki w tej części. I rzućmy jeszcze raz okiem na drugą stronę, gdzie zaraz wam pokażę jeszcze jeden z najstarszych tutaj lokali typu browar. Natomiast tutaj jest jeden z lokali właśnie typu jazz club. Tu są właśnie na tej linii muzyczne kluby, gdzie można też jazzu posłuchać, jak ktoś lubi jazz. Jeszcze raz zobaczcie na perspektywę samej ulicy Szewskiej. W tej części to jest właśnie ta strona. Tak, natomiast właśnie pokażę wam ten najstarszy, no jeden z najstarszych, niektórzy by chcieli powiedzieć, że może najstarszy, Tomasz Latosz, Węgier, był właścicielem tego browaru. W Krakowie było ponad 200 browarów, konsumpcja piwa ogromna, ponad 5 litrów piwa dziennie. Tu jeszcze po drodze bardzo fajna mała kamieniczka pod lwem. Zobaczmy, mamy gryfon pokazujący złotego lwa, także to też przyciąga uwagę. Teraz zrobimy sobie zbliżenie. Tak, dzięki, tak. Także słuchajcie ekspresowo, bo ten film będzie oczywiście na YouTubie. Na YouTubie robię premierę o godzinie 21:00, także to zawsze jest tradycja. 21:00 jest potem premiera. Będę wdzięczny za śledzenie kanału YouTube, wsparcie, bo to jest powiązane po prostu bezpośrednio z tym live'em, który tutaj robię. I teraz rzućmy okiem jeszcze raz na tą kamienicę właśnie z tym pierwszym browarem, który był w tej części Tomasza Latosza. No, troszkę zrujnowana kamienica, czyli teraz są tu pierogi. Natomiast mamy jeszcze bardzo fajne logo pokazujące skład towarów żelaznych. Takie ładne, mozaikowe. No, korytarze wymagają trochę napraw. No, nie jest specjalnie. Natomiast tutaj jeszcze Halskiego się zachował magazyn wyrobów żelaznych. Taka romantyczna wstawka. Mamy nawet podpisane Has i Silberberg Kraków. Takie logo. Natomiast no, te kafelki no, wymagają, cała klatka wymaga naprawy. Może jakiś inwestor się znajdzie zainteresowany naprawą najstarszego budynku, gdzie znajdował się tutaj i browar. Po drugiej stronie mamy pijalnię, wiadomo z czego, to nie będę wymawiał, bo mi zablokują kanał znowu. I tutaj rzućmy okiem u góry. Kariatydy, jedna w formie z takim orłem, czy z sokołem sąsiednie. Tutaj też jest tej, czyli to bardzo ładnie odnowiona cała kamienica i w jakiś sposób właśnie zachwyca na tej części. Też formy
satyrów. Zobaczmy właśnie przez to zbliżenie. O właśnie, to też jest taki typowy przeskok. Tak, także tutaj po drugiej stronie nie pokazuje, bo tam nie zgadzają się na filmowanie. Dawna rzecznik rządu, pani Ewa Wachowicz, dziennikarz z Polsatu. Tam ma, to jest knajpa u Zalipianek. Zalipianki same miały podobno dekorować okienka tej kawiarni i kawiarni, restauracji. Takie są zdobienia właśnie jak te malowane chaty w Dąbrowie Tarnowskiej. Bardzo podobny sposób. Jak ktoś lubi pizzę, to też obok jest tutaj Pizzotopia i właśnie początek, to już jest koniec już ulicy Szewskiej, gdzie znajdowała się brama. Natomiast tutaj po drugiej stronie mamy bardzo ładnie nakielnego, bardzo ładne dawne loga, ciasta, kawa, torty i lody. I jeden tort bardzo jest taki fajny, inspirujący, bo jest, mam zabawną nazwę, tak jak polska flaga praktycznie. Ja go tutaj pozwolę sobie pokazać, może tak w tej części. To jest pokusa Edwarda Gierka. Właśnie to jest, zobaczcie, w takiej formie zabawnej właśnie pokazany właśnie pokusa. Ja od razu kojarzę, to jest jako pokusa Edwarda, czyli to taka zabawna nazwa w tej formie nakielnego przy samych plantach. Natomiast sam dom to była kamienica kantorowska. Rzucimy sobie okiem na perspektywę od strony plant. I tutaj była to część parafii świętej Anny, tutaj działał słynny już święty Jan Kanty. I kantor to był, przewodził pieśniarzom, czy w synagodze, czy w kościele katolickim. Ta kamienica została mocno przebudowana oczywiście, także teraz w tej formie taka, można powiedzieć, mocno wypasiona restauracja. Właśnie tutaj u Ewy Wachowicz tej części. No i mamy zaraz dojdziemy do dawnej bramy właśnie, która się znajdowała na samym początku. Brama Szewska, Białoskórników. Też dawna nazwa była Schuhstraße, czyli właśnie ta obuwnicza ulica. Wiemy, że Szewc dość mocno musiał zasłynąć, bo po zabiciu smoka Szewczyk ożenił się z Wandą, czyli no, w tamtym czasie, żeby Szewc wyszedł za królewną, no to fenomen. No i jeszcze raz jedna perspektywa ulicy Szewskiej. Zaczyna się weekend, mamy oczywiście piątkowe ciepłe popołudnie, już alerty burzowe, ale na szczęście się nic nie dzieje. Także jeszcze sobie rzućcie okiem na 300 metrów, które przeszliśmy traktem śląskim z tą kamienicą kantorowską już na plantach. Planty sobie będziemy osobno omawiać, będziemy obchodzić planty na osobnym live'ie. Także tylko tutaj pokażę Wam zarysy dawnych dwóch dawnej bramy Szewskiej bądź Białoskórników, bo tu już się zaczynały garbary, czyli garbowanie, garbarnie, nieprzyjemny zapach oczywiście. I tu pozostałości tej bramy są takie właśnie, gdzie szybko się przebiega, szybko na przystanek, ciężko zobaczyć. Zobaczcie, te kawałki tutaj murów to właśnie tej bramy właśnie Białoskórników Szewskiej, Sutorum, nazywano też anteportam Sutorum. Taka nazwa jest. Tu rzućcie okiem, jest opis, o właśnie, brama Szewska, cechu Białoskórników, tej części. Także tak, także taki szybki przelot, a ważne, żebyśmy utrzymali regularność, niezależnie od warunków pogodowych. Burza, śnieg, deszcz. Będę starał się robić regularnie te ulice. Jutro podejrzewam, że nie zdążę, bo jestem poza Krakowem w górach, natomiast już w niedzielę wracamy też do tej formuły. Także tu na TikToku to będzie tak troszkę elastycznie, około godziny 6. Natomiast na YouTubie postaram się zawsze o godzinie 21 robić premierę właśnie ulic Krakowa. Czyli kolejna ulica na nas czeka, to ulica Anny, już uniwersytecka, zwana też ulicą Żydowską. Podejdziemy już na ulicę Anny już w kolejnych dniach. Także dzisiaj premiera na YouTubie. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i życzę super, super dnia. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się miło. Super, fajno. Dzięki za udział, po pomoc.